Cześć, witajcie. Jak oglądaliście poprzednie filmy, to wiecie, że padła mi maglownica. No i słuchajcie, co się okazuje. Tu teraz wygląda to ładnie, bo już było mokre. Maglownica była już wszystko zrobiona. Tu jest pin. O, tu w tym miejscu, który odpadł. O, tutaj nóżka odpadła. Nawet widać, że ona była lutowana. Tu są piny zielone, z silikonu kupę dookoła. Czyli ktoś to kulawą uszczelniał. To wszystko jest tutaj jeszcze zielone, tak jak widzicie, niedomyte. No i słuchajcie co, nim cokolwiek zrobię, jestem awaryjnie w terenie, więc jakoś to będę musiał do siebie dowrzeć. W każdym bądź razie nie mają tu wanienki ultradźwiękowej. Niestety, czy muszę to domyć wodą. Możecie zrobić to samo sobie w domu, jeżeli nie macie wanienki, sprzętu, troszkę ciepłej wody, płynu do naczyń. No i bardzo ważna sprawa. Troszeczkę głowy przy myciu, nie siłą, bo tutaj macie te piny aluminiowe, żeby ich nie pozrywać. I słuchajcie, moduł, ten, który jest tutaj hybryda, jest zalana w silikonie, także nie martwcie się, że tam cokolwiek się stanie, co nie znaczy, że należy mokre podłączać do prądu, nie? W każdym bądź razie wspomaganie trzeba uratować, bo padło. Muszę najpierw domyć w pierwszej kolejności wszystkie piny. W warunkach bardzo ciężkich, ale niestety dobrze, że są takie, a nie inne. A u siebie jakbym był, no to wtedy, chociaż nie wiem, czy nie dotrę, żeby to zrobić. W każdym bądź razie, póki na razie domywamy to wszystko, co zostało uszkodzone przez wodę. No i jeszcze są, widzicie, jeszcze są miejsca tutaj, że jest zielone. Także to wszystko musimy domyć. Nie mam żadnej innej chemii, tylko płyn do naczyń. Ale ciepła woda, miękki pędzelek i się sprawdza. Najważniejsze, żeby słuchajcie, efekt wystartował, żeby samochód można było zrobić, oddać. I wcale to nie będzie znaczyło, że ktoś to po amatorsku naprawił. Bynajmniej ja to uszczelnię, nie tak jak zrobił to ktoś gdzieś tam na zachodzie, kto tego nie uszczelnił i się niestety dostała woda. Dobra. No i dobra, słuchajcie. Wysuszyłem, wydmuchałem, przygotowałem. Zrobiłem to w międzyczasie, żeby po prostu waszego całego czasu nie zabierać. Słuchajcie, tak, przygotowałem sobie klapeczkę. Tu są piny już wyczyszczone. Pozwoliłem sobie na ścięcie tych pinów tutaj. Z tego względu, że słuchajcie, tutaj w tych kostkach to są i tak przewody sygnałowe, które są. Dlatego je po prostu według kolejności, tak jak idą tutaj do tych pinów, które też będą do przycięcia, będą po prostu polutowane cieniutkimi przewodami. Ułatwi to złożenie, no i przede wszystkim uszczelnienie tej pompy. No i słuchajcie, co jeszcze ciekawe jest z tego wszystkiego, już pominę kwestię, że muszę niestety wracać niestety do siebie awaryjnie, żeby to złożyć, bo tutaj nie ma warunków. Tutaj te piny wstępnie są przygotowane, wyczyszczone, one będą wszystkie wycięte. Tu jest ten pin, który był oberwany, jeden odgięty. Jeden z odgiętych pinów, tak jak widzicie tutaj ten, on jest odpadnięty, czyli przez to gdzieś komuś już kiedyś to padło. No i słuchajcie, co jeszcze? Znalazłem tutaj piny, które są wyprowadzone tutaj od tych. Połączone są tutaj z tymi czterema i one się niestety rozsypały. Tak jak widzicie, tam się potopiło. No niestety woda zrobiła swoje. Także słuchajcie, nie zatruwam waszego czasu. Spotykamy się już u mnie przy biurku, także no kurczę, do zobaczenia.